Siemaneczko, gdzie zajebiste wideo przy śmietniku z Robertem w tle o Tigerze 900. To miałem okazję ostatni miesiąc jeździć bardzo dużo w terenie 900. W sumie tylko w terenie, może zrobiłem 200 km po asfaltach. I mam takie szybkie wrażenia do tego motocykla właśnie z perspektywy takiej terenowej. I od chłopaków z Triumfa dostałem Rally Pro, czyli full wypas wszystko. W ogóle Tiger 900 to dla mnie taki trochę w Triumfie poszli, zwłaszcza w tą wersję Rally Pro, w stronę KTM-ów serii R. Wydaje mi się, że te też wcześniejsze modele 800 XCA nie były aż tak agresywne. Ten jest naprawdę agresywny. I teraz pytanie, czy to jest plus, czy minus. To może zacznę od pozytywów i największym jest ultra poręczność. Naprawdę zaskakująco dobrze prowadzi się motocykl w terenie. Można precyzyjnie prowadzić przednie koło i nawet jeżeli coś się tam zjawi, jakaś jest niespodzianka, to jakby ma się pewność, że tam po prostu nic się nie wydarzy, nie takiego niebezpiecznego. No i to głównie zasługa rewelacyjnego zawieszenia Showa. Moim zdaniem bije na łeb poprzednika, czyli WP z 800. To działa i to działa przy różnych prędkościach, nawet przy wyższych. Działa moim zdaniem lepiej niż w tych KTM-ach i w tych innych konkurencyjnych motocyklach, czyli 850, BMW 790 Adventure R. Po prostu to działa lepiej, jest większy zakres pracy. Mniej z tego, co się dzieje pod kołem, przechodzi na niestabilność motocykla i to jest super, super plus. Drugi plus to układ hamulcowy, to są radialnie mocowane, nie wiem czy monobloki, ale jakiś wyższy model Brembo. W ogóle wyposażenie jest dosyć bogate, są one się chyba Achron nazywają, Achron, takie wypasione felgi. Oczywiście szprychowane, jakoś tak śmiesznie plecione i to wszystko działa i ja dzisiaj przy niskich ciśnieniach waliłem gdzieś w kamienie, w jakieś nawet takie drogi, gdzie były takie dziury, ale asfaltowe, takie ucięte. I te felgi cały czas są całe, a już nawinąłem, kurczę, no sporo, no myślę, że po 2000 km w takim terenie ciężkim, ciężkim. Super zawieszenie, bardzo, bardzo zacny układ hamulcowy i fajne wyposażenie, fajne w tej kwestii, że to Rally Pro, no to już niczego nie brakuje. Elektronicznie dodam, że jest tutaj kolorowy wyświetlacz TFT z masą bajerów, jest quick shifter góra-dół, są zmienne tryby jazdy z możliwością ustawienia trybu takiego rider, gdzie się ustawia co tam się chce. No jest po prostu taki standardowy full wypas. Co mi się tak podoba średnio, ja nie jestem przekonany do 3-cylindrówki rzędowej. Ona ma sporo plusów, na pewno nie czuć wagi, czyli to nie jest tak, że ten przez to, że to jest rzędowy, tam więcej niż dwucylindrowy silnik, że ten motocykl się wali przy niskich prędkościach, że coś się dzieje niespodziewanego. To jest super, ale z drugiej strony ta charakterystyka taka dosyć agresywna, no nie wiem, mi nie do końca pasuje. Ja jakby już się wyleczyłem z tego, że motocykl musi być agresywny, żeby był szybki i wydaje mi się, że nawet łagodniejszy silnik byłby, w sensie łagodniejszy charakter tego silnika byłby lepszy. Zwłaszcza, że na szosie on mimo, że ma sporo mocy i można nim fajnie szybko pojechać, to on nigdzie nie zaskakuje. Ani nie ma jakoś tak masakrycznie dużo dołu, ani nie ma jakiegoś wariactwa na górze, w górnym zakresie obrotów. Jest inaczej. Jak już poszł w Triumfie w tą agresję, no to niech ona ma kopa też na szosie. Niech ona będzie odczuwalna na szosie. A to jest tak, że w terenie jest jej trochę za dużo, a na szosie jest jej trochę za mało. Oczywiście się przypieprzam, bo to tam przy nowym sprzęcie, no to raczej ciężko powiedzieć, że był zły. Tylko po prostu to jakby nie mój klimat. No i trochę mi się nie podoba. Tak jest. Nie za ładne. Wszystkie te nowe motory takie trochę brzydkie są. 790 nadał ton i teraz reszta idzie w tym kierunku. To no tak na szybko takie pierwsze wrażenia z jazdy terenowej Tigerem 900. Czy bym sobie takiego postawił w garażu? Nie wiem. Nie wiem, chciałbym się przejechać tą wersją taką szosową, z ciekawości, bo może się okazać, że to jest dużo bardziej uniwersalny motocykl, wiadomo, on jest szosowy i jakoś ciekawszy, ale na pewno też się warto przejechać, bo to jest trochę tak, że ostatnio kumpel wsiadł z Tenerki 700, jeździł jednego dnia 790 R-ką i tym, i gdzie ja 790 bardzo pasuje, a dla niego Tiger 900 jest dużo, dużo lepszy. Tu też warto zaznaczyć, że to jest trochę większy motocykl niż 800, tak gabarytowo, odczuwalnie. On już jest taki troszkę jak pierwszy Afrika Twin 1000, CRF 1000L. Już taki większy, ale to akurat plus. To chyba tyle.